W ostatni weekend Terminator skończył 40 lat, a my nieuchronnie zbliżamy się do roku 2029, z którego cyborg T-800 cofnął się w czasie, by w dość ekstremalny sposób powstrzymać Sarę Connor przed prokreacją. Terminator bez wątpienia jest jednym z najważniejszych filmów akcji w historii kina. Produkcja ta była trampoliną do późniejszej kariery zarówno dla Jamesa Camerona, jak i dla Arnolda Schwarzeneggera. Dlatego też w dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć trochę o historii tego dzieła. Z tego materiału dowiecie się m.in. tego, czemu James Cameron sprzedał prawa do filmu za dolara, dlaczego Arnie uważał Terminatora za gówniany film i o tym, który z aktorów w trakcie przygotowań do roli inspirował się polskimi partyzantami z okresu II wojny światowej. Opowiem też o tym, dlaczego ekipa filmowa starała się unikać policji oraz o skomplikowanym statusie prawnym Terminatora, który formalnie rzecz biorąc jest plagiatem. Zapraszam do oglądania. Wedle słów samego reżysera, Jamesa Camerona, pomysł na Terminatora przyszedł do niego we śnie, a w zasadzie w koszmarze. Reżyser przebywał wówczas w Rzymie i był w trakcie realizacji swojego debiutu, filmu Piranha 2 Latający Mordercy. Trudno w to dziś uwierzyć, ale pierwszy film twórcy Titanica i Avatara to było w zasadzie kino klasy B. Sam Cameron zresztą dość niechętnie wspomina tę produkcję za swój prawdziwy debiut, uznając właśnie Terminatora. I ma ku temu dobre argumenty. Już na etapie produkcji wiedział, że to będzie porażka, a oliwy do ognia dolewał producent, Ovidio Asonitis, który ograniczał mu jakąkolwiek wolność twórczą. Ostatecznie to w zasadzie on kończył ten film, a nie Cameron, który wytrwał na planie zaledwie 5 dni. Do tego, czy faktycznie Terminator był pomysłem Camerona, który przyszedł do niego we śnie, czy mniej lub bardziej świadomym plagiatem, jeszcze wrócę, bo odpowiedź na to pytanie nie jest tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Na razie chciałbym jednak skupić się na tym, w jakiej sytuacji znalazł się Cameron po swoim debiucie, a były to okoliczności nie do pozazdroszczenia. Delikatnie mówiąc. Był w gorszej sytuacji, niż gdyby faktycznie był debiutantem, ze względu na swoje powiązania z niewypałem, jakim była Piranha 2. O jego desperacji najlepiej świadczy chyba właśnie to, że postanowił sprzedać prawa do swojego filmu za zaledwie dolara. Czy aż tak nie wierzył w swój pomysł? Wręcz przeciwnie. Wierzył w niego tak bardzo, że był gotów zrobić wszystko, aby mu się udało. Zależało mu jednak na tym, żeby zrobić ten film samodzielnie. Dlatego też sprzedał prawa do Terminatora niejakiej Galen Hurd, producentce filmowej i swojej późniejszej żonie, która zapłaciła za nie właśnie symbolicznego dolara. Zobowiązała się jednak przy okazji do tego, że tylko Cameron może wyreżyserować ten film. Z pewnością nie była to dla niego łatwa decyzja. Niewykluczone, że gdyby reżyser się na nią nie zdobył, to byłby w zupełnie innym miejscu niż to, w którym znajduje się obecnie, a co za tym idzie, współczesne kino wyglądałoby zupełnie inaczej. Z drugiej strony sam Cameron do dziś bardzo żałuje sprzedaży praw do Terminatora. Przede wszystkim zapewne dlatego, że stracił przez to naprawdę mnóstwo pieniędzy, ale też ze względu na to, że po stworzeniu drugiej części uważał tę historię za kompletną. Dlatego też, kiedy zaproponowano mu realizację części trzeciej, odmówił. Był już wówczas po rozwodzie z Hurd i choć pozostawali w dobrej komitywie, to nie mógł powstrzymać realizacji kolejnych części. Prawa do marki odzyskał dopiero w 2019 roku, ale na stołek reżyserski już nie powrócił. Sprzedaż praw pozwoliła Cameronowi do rozpoczęcia prac nad filmem. Kluczowy był casting do tytułowej roli. Jak się okazuje, Arnold Schwarzenegger nie był pierwszym wyborem do zagrania tej postaci. Rola w Konanie Barbarzyńcy przyniosła mu już wówczas pewną rozpoznawalność, a Cameron, chcąc oszczędzić, planował postawić na mniej znane twarze. Dlatego też początkowo w Terminatora miał wcielić się Lance Henriksen, który ostatecznie zagrał w filmie w roli drugoplanowej, jako jeden z detektywów. Na tym, aby w filmie zatrudnić kogoś bardziej rozpoznawalnego, zależało głównie Mike'owi Medavoy'owi, szefowi wytwórni Orion Pictures, która zgodziła się dystrybuować Terminatora. I to właśnie on zaproponował Cameronowi Arnolda Schwarzeneggera, tylko że nie w roli Terminatora, a Kyla Reese'a. Natomiast do roli T-800 zaproponowany reżyserowi został O.J. Simpson. Cameron stwierdził jednak, że O.J. nie będzie wypadał wiarygodnie w roli mordercy. Wszyscy go wtedy kochali i, o ironio, to było częścią problemu. Był tym sympatycznym, zwariowanym, niewinnym facetem. Poza tym, szczerze mówiąc, nie byłem zainteresowany afroamerykaninem goniącym białą dziewczynę z nożem. Po prostu wydawało mi się to złe. Ostatecznie uznano, że Arnie dużo lepiej sprawdzi się jako antagonista, choć początkowo reżyser planował go spławić. Pretekstem miały być różnice artystyczne. Na przeszkodzie stanęło jednak to, że Cameron zapałał do aktora sympatią, a im dłużej mu się przyglądał, tym bardziej widział w nim idealnego kandydata do zagrania Terminatora. Pierwotnie planował obsadzić w tej roli kogoś, kto bardziej wmieszałby się w tłum, ale po rozmowie z Arniem zmienił zdanie i zaproponował mu zagranie T-800. I'll be back.
Co prawda w making-ofie z produkcji Terminatora pojawiła się wypowiedź, że Schwarzenegger sam to zaproponował, ale w kilku innych źródłach znalazłem informację, że Arnie początkowo nie był fanem tego pomysłu. Schwarzenegger niespecjalnie chciał zagrać Terminatora. Zaczynał wówczas powoli rozkręcać swoją karierę. Dopiero co skończył pracę na planie Conana, gdzie grał główną rolę i obawiał się, że zagranie antagonisty może mu zaszkodzić. Nie podobało mu się też to, że jego postać mówi w całym filmie zaledwie kilkanaście linijek tekstu. Ostatecznie jednak dał się namówić, choć nie wierzył zbytnio w powodzenie tego projektu. Uznał jednak, że jego ewentualna porażka też zbytnio mu nie zaszkodzi. Niezależnie od tego, którą wersję uznamy za prawdziwą, z Arniem jako Terminatorem zwolniła się rola Kyla Reese'a, w związku z tym zaproponowano ją Stingowi. Tym razem jednak to nie Cameron się sprzeciwił, a sam muzyk. Miał on zwyczajnie zbyt wiele zobowiązań. Trasę koncertową razem z The Police oraz występ w Dune'ie Davida Lynch'a. Do współpracy z Cameronem zniechęcił go też brak doświadczenia młodego reżysera. Ostatecznie zatem do roli Reese'a zaangażowany został Michael Biehn. Skynet had to wipe out his entire existence. Cameron widział go wcześniej w filmie Wielbiciel, gdzie wcielał się w psychofana prześladującego bohaterkę graną przez Lauren Bacall. Cameron chciał, aby Reese w początkowej części filmu sprawiał wrażenie takiego właśnie stalkera, a przynajmniej tak właśnie miała postrzegać go Sarah Connor, w którą ostatecznie wcieliła się Linda Hamilton. Cameron naprawdę długo szukał odtwórczyni roli Sarah Connor i nie ma się co dziwić. Ta postać przechodzi na przestrzeni filmu ogromną przemianę i nie każda aktorka byłaby w stanie temu wyzwaniu podołać. Pracująca w restauracji dziewczyna z sąsiedztwa, którą widzimy na początku pierwszego filmu, na początku drugiego jest już zadziorną komandoską, która nie da sobie w kaszę dmuchać. Hamilton sprawdziła się w każdej z tych ról po prostu idealnie. Główna obsada była już skompletowana, choć pewną przeszkodą mogło okazać się niskie morale, bo dominującą emocją wśród odtwórców głównych ról był sceptycyzm. Linda Hamilton sama w późniejszych wywiadach przyznawała, że miała trochę snobistyczne podejście. Po ukończeniu szkoły aktorskiej wyobrażała sobie, że będzie występowała w produkcjach szekspirowskich. Tymczasem trafiła na plan filmu o robocie zabójcy, gdzie miała grać u boku kulturysty bez formalnego wykształcenia aktorskiego. Początkowe wątpliwości zniknęły dopiero, kiedy zobaczyła Arnolda w akcji, już na planie filmowym. Podobne odczucia miał wówczas także odtwórca roli Reese'a, czyli Michael Biehn. Arnold oczywiście wielokrotnie później udowadniał swoją wartość, ale trzeba pamiętać, co ludzie o nim myśleli w tamtym czasie. Kiedy powiedziałem moim znajomym aktorom, że kręcę filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem, trochę się ze mnie śmiali i powiedzieli, cóż, powodzenia. Zresztą również sam Arnie początkowo nie był zbyt entuzjastycznie nastawiony do tego filmu, czemu dał wyraz w trakcie jednego z wywiadów, będąc jeszcze na planie Conana Niszczyciela. Miał na sobie akurat buty, które były częścią kostiumu T-800. Zapytany o charakterystyczny element ubioru, powiedział, że będzie je nosił w takim jednym gównianym filmie, który będzie kręcił w kolejnych tygodniach. I dość dobrze oddaje to jego początkowe podejście do dzieła Camerona, bo przez jakiś czas wydawało mu się, że uczestniczy w realizacji produkcji klasy B. Dopiero kiedy zobaczył pierwsze zmontowane fragmenty filmu, zrozumiał, jak bardzo się mylił i zobaczył, jaki w Terminatorze drzemie potencjał. Na szczęście sceptyczne podejście aktorów nie przełożyło się na ich postawę na planie. Hamilton nie bez narzekania, ale poradziła sobie ze wszystkimi kłodami, które reżyser rzucał pod nogi jej bohaterce. I to mimo tego, że zaraz przed zdjęciami skręciła kostkę, więc gdyby bardzo jej na tym zależało, miałaby pretekst, żeby wypisać się z tego projektu. Schwarzenegger spędził 3 miesiące na nauce obsługi broni palnej i granatów, tak aby filmowy Terminator mógł z nich swobodnie i w wiarygodny sposób korzystać. Biehn natomiast przeczytał książkę o polskich Żydach, którzy prowadzili walkę partyzancką z Niemcami w okupowanej Warszawie podczas II wojny światowej. Uznał, że nada to jego bohaterowi potrzebnej głębi, bo prawdopodobnie tak właśnie czułby się Reese, uciekając przed maszynami w 2029 roku. Zresztą to nie jedyny polsko-żydowski akcent w Terminatorze, bo operator filmu, Adam Greenberg, urodził się w Krakowie i choć wychował się w Tel Awiwie, to podobno mówi, a przynajmniej wówczas jeszcze mówił, z bardzo mocnym polskim akcentem. Zarówno Greenberg, jak i obsada mieli w kolejnych tygodniach przekonać się, że Cameron nie jest najłatwiejszym człowiekiem we współpracy. Operator narzekał na pogrążone w ciemności lokacje, przez które musiał się nieźle nagimnastykować, aby ten film jakoś wyglądał. Linda Hamilton na pewnym etapie stwierdziła, że Cameron chyba kibicuje robotom, a pod koniec zdjęć była tak posiniaczona, że trzeba było chować to za make-upem. Schwarzenegger natomiast bezskutecznie próbował go przekonać, że lepiej będzie, jeśli powie I will be back zamiast I'll be back. Choć w tym przypadku chyba dobrze się stało, bo kwestia ta do dziś pozostaje jednym z najbardziej kultowych one-linerów w historii kina. Ekipa weszła na plan w marcu 1984 roku. Większość filmu kręcona była w nocy albo w godzinach wieczornych, jednak mimo narzekań Greenberg wykonał kawał naprawdę znakomitej roboty. Zwłaszcza, że nawet przy kręceniu scen dziennych ten film był prawdziwym piekłem pod kątem realizacyjnym. Mimo to udało się uzyskać niesamowity klimat, który wybrzmiewa jeszcze bardziej dzięki znakomitej muzyce Brada Fiedla. Budżet nie pozwalał na zdobycie koniecznych pozwoleń, w związku z czym całość była robiona trochę na dziko. Część scen musiała być tworzona w prawdziwie ekspresowym tempie, tak aby ekipa zdążyła wyparować przed przybyciem funkcjonariuszy policji.
A i to nie zawsze się udawało, bo jak się okazuje, policja przyłapała filmowców w trakcie kręcenia ostatniej sceny, którą widzimy w tym filmie. Ekipa oczywiście nie miała pozwolenia na realizację zdjęć, ale udało im się wywinąć. Przekonali policjanta, że kręcą film studencki dla pobliskiego Uniwersytetu Kalifornijskiego i że nie wiedzieli o konieczności zdobycia pozwoleń. Koniec końców skończyło się tylko na upomnieniu. Zabójcze tempo, jakie wymuszał ten model pracy, sprawiało, że część scen trzeba było później dogrywać. Oczywiście po kosztach. I w sumie jedną z tych dogrywanych scen była ta, o której wspomniałem przed chwilą. Samochód prowadzi w niej nie Linda Hamilton, wówczas już nieobecna na planie, a jeden z asystentów produkcji. Nie występuje w niej zresztą nawet ten sam pies, co w pozostałych scenach. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w scenie, w której Terminator wchodzi do domu naszej głównej bohaterki. Nie została ona nakręcona na planie, a w domu producentki. But, który tu widzimy, nie należy do Arnolda, a do jednego z asystentów produkcji. Cameron nie miał wówczas przy sobie nawet charakterystycznego obuwia, które nosi T-800, więc to, co widzimy w tym ujęciu, to jakieś inne buty, zależnie od wersji, albo oklejone czarną taśmą, albo pomalowane sprayem. A to tylko dwie z wielu scen, które dogrywano już po formalnym zakończeniu zdjęć. Twórcy oszczędzali też na efektach specjalnych. I choć z dzisiejszej perspektywy część z nich faktycznie może wyglądać jak wyciągnięta z kina klasy B, to 40 lat temu, jak na tamten budżet, udało się osiągnąć rezultat, który robił naprawdę ogromne wrażenie. Zresztą niektóre z tych efektów do dziś są w zasadzie niezauważalne, jak choćby wybuch cysterny z końcówki filmu. Cameron nie mógł sobie pozwolić na wysadzenie prawdziwej cysterny, a to, co widzimy w filmie, to model. Czasem jednak naprawdę nie trzeba było wiele, aby oszukać widza. Jak choćby w jednej z końcowych scen filmu, w której Terminator zostaje zgnieciony przez prasę hydrauliczną. Wszystko, co tu widzimy, to folia aluminiowa, mała lampka i dym papierosowy. Nawet prasa hydrauliczna obecna w tej scenie to po prostu pomalowana na srebrno pianka. Tak przekonujące efekty powstały dzięki pracy wieloosobowej ekipy, na czele której stał Stan Winston i Gene Warren Jr. oraz odrobinie szczęścia, bo dzięki napiętemu grafikowi Arniego i opóźnieniu zdjęć o 9 miesięcy, efekty udało się dopracować do perfekcji. Choć z tym szczęściem to akurat zależy, kogo zapytamy, bo Cameron wspomina, że był w tym okresie tak spłukany, że niemal umarł z głodu. Jak sam jednak wspomina, z pewnością nauczyło go to bycia oszczędnym, co miało się okazać dość kluczowe przy realizacji tego filmu. Liczył się każdy grosz, dlatego ze względu na oszczędności film kręcony był głównie przy świetle zastanym, w związku z czym dobór lokacji był mocno uzależniony od tego, jak są one oświetlone. Jeszcze podczas trwania zdjęć, kiedy Cameron i Hert dostali część ze swojego honorarium za film, od razu wydali je na rzeczy potrzebne do produkcji. Cameron wspominał to później jako niezbyt mądry ruch, bo gdyby film okazał się klapą, byłby w bardzo trudnej sytuacji. W ostatecznym rozrachunku okazało się to jednak być dość udaną inwestycją, choć na początku niewiele na to wskazywało. Wersja robocza filmu nie została najlepiej przyjęta przez właścicieli wytwórni. Cameronowi i Hert na szczęście udało się uchronić Terminatora przed modyfikacjami, ale Orion Pictures nie chciało inwestować w promocję filmu. I to był duży błąd, bo Terminator i bez promocji okazał się ogromnym hitem, a gdyby dystrybutor w niego uwierzył, to prawdopodobnie zarobiłby jeszcze więcej. I choć Cameronowi z pewnością spadł kamień z serca, kiedy Terminator okazał się być hitem na miarę jego oczekiwań, to na pewno był zawiedziony postawą dystrybutora. Choć jeszcze bardziej zawiedziony musiał być wtedy, kiedy Orion Pictures zostawiło go na lodzie po tym, jak oskarżono go o plagiat. Pisarz Harlan Ellison stwierdził, że pomysł na Terminatora zaczerpnięty został z serialu Outer Limits, a konkretnie napisanego przez niego odcinka Soldier. I niestety nie można powiedzieć, że te oskarżenia są zupełnie bezpodstawne, bo w udzielonym rok wcześniej wywiadzie Cameron wymieniał Outer Limits jako jedną z produkcji, których estetyka szczególnie go zainspirowała. Nie mógł więc zaprzeczyć temu, że faktycznie je oglądał, ale do plagiatu się nie przyznawał. Nie miał jednak na to dowodów, a w sądzie byłoby słowo przeciwko słowu. Ostatecznie Orion Pictures poszło na ugodę z Ellisonem. Zapłacili umowną kwotę, która sprawiła, że siedział cicho, i dopisali go w napisach końcowych w kolejnych wersjach filmu. Protesty Camerona szybko ucieszyła groźba, że jeśli sprawa trafi do sądu, a Ellison ją wygra, to reżyser będzie musiał pokryć koszty odszkodowania ze swojej kieszeni. Nie mając w tamtym czasie pieniędzy, nie miałem innego wyboru, jak tylko zgodzić się na ugodę. Oczywiście był też nakaz milczenia, więc nie mogłem opowiedzieć tej historii, ale teraz szczerze mówiąc nie obchodzi mnie już to. Mówię prawdę. A Harlan Ellison to pasożyt, który może mnie pocałować w dupę. Osobiście wątpię, żeby Cameron wspominał o tym tak beztrosko w wywiadzie, gdyby faktycznie miał coś na sumieniu, ale to tylko moja subiektywna opinia. Nie wiem, czy Cameron miał plan na dalszą współpracę z Orion Pictures, ale te wszystkie wydarzenia z pewnością wybiły mu to z głowy. Kolejne części Terminatora powstały we współpracy z innymi dystrybutorami. Kilkanaście lat po premierze filmu Camerona Orion Pictures zbankrutowało i zostało wchłonięte przez Metro-Goldwyn-Mayer. Tymczasem reżyser stworzył kontynuację Terminatora, która trafiła do kin 7 lat po premierze pierwszej odsłony. Dzień sądu kosztował niemal 100 milionów dolarów, stając się wówczas najdroższym filmem w historii kina. Zrobił jednak jakieś 5 razy tyle. Ale historia drugiego Terminatora to już temat na zupełnie inny materiał. Hasta la vista, baby.
Przyznam się, że po stworzeniu tego materiału jeszcze bardziej doceniłem Jamesa Camerona. Ilość przeszkód, jakie musiał pokonać, żeby ten film w ogóle powstał, po prostu nie mieści mi się w głowie. I wiem, że drugi Terminator, Titanic czy Avatar są znacznie bardziej ambitnymi produkcjami o nieporównywalnie większej skali. Ale prawdziwego geniusza można poznać po tym, że potrafi stworzyć coś absolutnie niesamowitego nawet w mało sprzyjających okolicznościach. A tak właśnie było w przypadku Terminatora. I nawet jeśli pomysł na elektronicznego mordercę, który podróżuje w czasie i strzela do wszystkiego, co się rusza, nie był do końca jego, w co wciąż nie wierzę, to podziwiam jego wiarę w ten projekt oraz zdolność zarażenia tą wiarą całej ekipy i obsady. I choćby z tego względu uważam Terminatora za jego najwybitniejsze dzieło, choć prawdopodobnie wiele osób się ze mną nie zgodzi. Dlatego też odmykam dyskusję i do usłyszenia.